Polonia w Chicago przygotowuje się do świąt wielkanocnych. W sobotę w Muzeum Polskim w Ameryce odbyły się warsztaty zdobienia pisanek, które poprowadziła Krystyna Burt. Metody zdobienia jaj wielkanocnych pokazywała dzieciom także artystka Patrycja Stępniak. Relacja Kasi Popko. Dzień dobry. Wielkanocny zajączek dzisiaj przyskoczył do Patrycji Stępniak, pracownia Patrycja Art. Jesteśmy dzisiaj i oczywiście z Patrycją Stępniak spotykamy się bardzo często przed najpiękniejszymi świętami. Mówię tutaj o świętach wielkanocnych, ale również o świętach Bożego Narodzenia. Dzisiaj, jak sami widzicie, jako zające, bo zbliżają się święta Wielkiej Nocy. I oczywiście Patrycja, jak zawsze, zaproponowała Polskiemu Radiu 1030 Telewizji Polvision, żeby wpaść na warsztaty artystyczne, gdzie pojawiło się mnóstwo dzieciaczków kochanych, bardzo zdolnych, bardzo tutaj, prawda, skupionych na pracy i lubiących art, których bardzo często, z którymi bardzo często ty się spotykasz. A dzisiaj będzie to tematyka oczywiście wiosny, Wielkiej Nocy, wszystkiego tego, co ze świętami jest związane. Witam cię bardzo serdecznie. Witaj Kasiu, dzień dobry. Witajcie wszyscy kochani bardzo serdecznie. Witam was. Jestem bardzo szczęśliwa, że co roku, właśnie dwa razy do roku, bo w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy mam tą wielką radość, że mogę gościć na takich rodzinnych spotkaniach moich młodych artystów, w większości dzieciaki, które są u mnie w pracowni, razem ze mną na co dzień tworzą, malują i rozwijają swój talent. No dzisiaj przygotowałam dla moich gości, jak zwykle na Wielkanoc, pisanki. Znaczy, ja przygotowałam jajka. Czy te jajka są gotowane? Tak, to są świeżo ugotowane jajka, jest 280 jajek na dzisiaj do rozpracowania, więc zapowiada się dużo dobrej zabawy. Później te jajka poukładamy w tych pudełeczkach, także przemienimy je w piękne stroiki od razu dla gotowego na stół wielkanocny. Jakie techniki pojawią się, jeśli chodzi o dekorację jajek? Bo wiemy, że prawda, no, tutaj na różne sposoby to jajka można kolorować. Tradycyjne pisanki, tutaj pisanek nie będzie. W jaki sposób my dzisiaj pokolorujemy, udekorujemy jajka świąteczne? Będziemy malować je farbami wodnymi, będziemy przyklejać do nich różne elementy dekoracyjne, także każdy, ja staram się nie narzucać, jak zawsze. Zostawiam takiego, po prostu raczej przygotowuję materiały po to, żeby każdy mógł po prostu kreatywnie się realizować. Ja tutaj kupiłam oil pastel i opatrzyłam do góry, a wtedy myślałam, że może złoto do tego dodam. O, no pięknie to bardzo ładnie wygląda, ja wiem, że to jest dopiero początek. A to ukryte jajko w trawie, co to jest? To jest mojej siostry, ona to zrobiła. O, to taki leśny ludek jajko, taki mechowy ludek, prawda? No przecież, a przecież jajka i Wielkanoc kojarzy nam się z jaką porą roku? Wiosną. Z wiosną. Czy ty już tęsknisz za słońcem i ciepłym powietrzem? Tak. No tak. I śmigus dyngus niedługo. Oblewacie się wodą? Śmigusa dyngusa? Tak. Kto oblewa? Kogo pierwszy? Ja. Dzieci rodziców czy rodzice dzieci? Dzieci rodziców. No i słusznie. Bardzo dobrze. Nie zapomnijcie o tych pięknych tradycjach wielkanocnych. Okej. Okay. Zreperujemy albo zrobimy drugą. Dobrze. Uwaga. Uwaga, czekajcie. Wygląda na to, że dzieci zakończyły zabawę z jajeczkami. Wszystkie jajka są piękne i dzięki tym pięknym jajkom, które dzisiaj same zrobiłyście i wyobraźnia podyktowała wam naprawdę przepiękne pomysły, wasz dom albo pokój, albo stół wielkanocny będzie naprawdę piękny, wyjątkowy i co najważniejsze, będą to jajeczka zrobione przez was.